Hej, z tej strony Deku i dzisiaj zagramy jeszcze w Pacific Drive. Ta gra mnie bardziej interesowała pod względem takim, że dość mocno mi przypomina Chernobylite. Przez te różne anomalie i tak dalej, jeszcze do tego mamy crafting. Więc zapowiada się całkiem przyjemna gra. Z racji, że gry nie było dostępnej w języku polskim, chodzi mi głównie o napisy, no to postanowiłem sobie przerzucić napisy przez OpenAI, żeby przetłumaczyło mi to na język polski. I nie wygląda to źle, wygląda wręcz na dobrze, więc myślę, że będzie to dodatkowy fun z grania w taką grę. I to dość fajnie wygląda. Nie wiem, czy wszystko jest dobrze przetłumaczone, nie wiem, czy wszystkie te napisy będą po polsku, więc zobaczymy, jak to będzie. To nie jest tłumaczenie ręcznie robione, więc miejmy to na uwadze, ale myślę, że do przyjemnej rozgrywki nam w zupełności wystarczy, a przede wszystkim myślę, że dostarczy więcej fanu niż rzucanie po prostu napisów samych dialogów. Ale nie przedłużając. Grafiki jakieś typu właśnie tak jak tutaj widzimy nie będą przetłumaczone, tym się już nie bawiłem. Gdzieś mogą być właśnie tak jak tutaj widzimy problemy z czcionką, że niektóre nasze polskie literki będą źle wyświetlone, ale to mały detal. I rozpocznijmy nową grę. Czy my chcemy coś tutaj dostosować? Myślę, że nie. Po prostu rozpoczniemy to na standardowych ustawieniach, a jak coś tam będzie przeszkadzało, to sobie zmienimy podczas grania. O, to na przykład, że już coś jest nieprzetłumaczone. Ale rząd Peninsula stara się ustabilizować olimpijską strefę wykluczenia. No tak jak mówiłem, tutaj takie obrazki nie będą przetłumaczone. I jeszcze jedna rzecz, zanim pójdziemy dalej. Małe zmiany ustawienia w audio, żeby było lepiej się to oglądało, żeby ta muzyka aż tak bardzo nie przeszkadzała. A my udajemy się w podróż. Ja początkowo grywałem sobie w demku i później tutaj na testy tłumaczenia też niestety musiałem ograć, więc tutaj ten początek przejdziemy dość płynnie, bo już go znam. Przełącz wycieraczki. Przyjemna gra z przyjemną muzyką. Mam nadzieję, że dużo fajnej muzyki nie będzie wyciętej przez to, że jest tryb streamerski włączony. Ale zobaczymy, jak to będzie. Boli mnie trochę fakt, że tłumaczeń do gry nie można w prosty sposób samemu dodawać. Albo że twórcy nie udostępniają jakiejś opcji pobrania tłumaczenia community. Bo do wielu gier naprawdę powstaje dużo fajnych tłumaczeń.
A wszystko jest robione jakąś pokrętną drogą, żeby takie coś dodać do gry. I tutaj nie mam na myśli akurat Pacific Drive, ale każda gra, która wychodzi bez języka polskiego. I tak samo muszę tutaj pokombinować z ustawieniami graficznymi, bo w niektórych miejscach mam 120 FPS-ów, a w niektórych miejscach spada mi do 50 klatek. Mimo włączonego DLSS-a na trybie zrównoważonym. Ale to zobaczymy w późniejszym etapie gry, jak dojdziemy gdzieś już do właściwych lokacji, bo może w garażu też te FPS-y jeszcze się aż tak dobrze nie zgadzają. No ale to zobaczymy. Teraz mam aktualnie 75, więc jest dobrze. Być może jakieś jedno ustawienie graficzne tylko powoduje takie skoki FPS-ów, więc też będę musiał gdzieś może w internecie poczytać, albo może jakiś patch to naprawi. Bo twórcy pracują nad patchami różnymi. Oho, i problemy na drodze. Teraz przez te unoszące się kamyki to bardziej chyba klimat Death Stranding. Ale tutaj te anomalie to trochę jak Czernobylite według mnie. I wszechobecne promieniowanie. Musimy się dostać tam, tamte przejście. Tekstury jakieś takie strasznie wygładzone są w tym miejscu, ale może grafika ma taki klimacik. Podoba mi się to, że dodali takie smaczki jak odpalanie silnika. Hey, Francis, come here! Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. No i z pięknego auta to gruchotka. No i też. Hey, do you copy? Hello? Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean they're from outside? They're a breacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can, and be quick about it.
No jak na razie napisy nie są takie najgorsze. Już napełniłeś? Tak. Dobra, jedźmy, bo nasz anomalia zeżre. Jak wołowinę w blenderze. Jak to nam powiedzieli. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way, do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes! No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. Breacher, czy to jest ten samochód? Albo jakaś technologia samochodu? Oj, mój warsztat. Aha, i po opomce. Mamy się dostać do budynku, więc spróbujmy. Bo nam jeszcze nic nie zrobimy. Ale pogoda nie zachęca, żeby przebywać na zewnątrz. Włączmy zasilanie. Podnieśmy plecak. Recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. And that voice just like a nail gun to the skull. So, another breacher, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun? Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Ugh, God, unfortunately, the barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Otwórzmy system operacyjny. I co my tutaj mamy? Karnisterek. Ramy weź w kice i mamy przypiąć do listy kontrolnej rzeczy, które potrzebujemy. Utlenionego metalu będzie zarówno otwierał, jak i zamykał. Będzie również chronił przed wiatrem i deszczem. Ledwo spełnia wszystkie wymagania techniczne, specyfikacje, by być drzwiami. No to widzimy takie małe niuanse odnośnie tłumaczenia, ale ja użyłem GPT-3,5 Turbo, które właśnie niestety
No, niestety nie jest zbyt najdokładniejszy odnośnie tłumaczeń. Ale myślę, że i tak lepsze takie tłumaczenie niż żadne. Chciałem użyć Turbo GPT-4, ale niestety... Aplikacja, którą używałem do tłumaczenia, nie pozwoliła mi na użycie. Bo nie było zaimplementowane, już by się nie chciało edytować kodu źródłowego tej aplikacji do tłumaczenia, żeby dodać tylko specjalnie model od GPT-4 Turbo. Podejrzewam, żeby była jakość tłumaczenia dużo lepsza. No i porozmawiajmy też o kosztach, ile takie tłumaczenie kosztowało. Za przetłumaczenie tej gry akurat, to ChatGPT 3,5 Turbo kosztował dolara z małym hakiem. Tam nawet nie było 1,1 dolara, więc... grosze takie tłumaczenie. Więc myślę, że twórcy by mogli jakoś opisywać, że dodali tłumaczenie AI do gry, niż żeby w ogóle jego nie było. A co wy myślicie o właśnie takim tłumaczeniu? I tutaj już się wkrada management. W sumie nie wiem, co mieliśmy zabrać. Chyba opony też mieliśmy zabrać i mieliśmy zabrać na pewno to. I sobie to też tutaj wsadzimy. To jeszcze tu damy. O, proszę. I mamy wszystko zabrane. I mamy wziąć masę do napraw. Dajemy sobie może na trójkę. I ciap. Pociapajmy autko i ponaprawiamy je. A, to rupieć jest. Nie trzeba je porządnie naprawić. I jest 100%. Mamy przebitą oponę gdzieś. I co my tutaj mamy podmienić? Albo... albo użyć jakiegoś zestawu naprawczego, ale podmienimy. Zestaw mechanika potrzebujemy. Czy to jest zestaw mechanika? Tak. Mamy go pod dwójeczką i naprawmy oponkę. Ale ciapnąć by się też przydało. Bo jednak oponki zapasowe, znaczy opony ogólnie, muszą być w dobrym stanie. Jak to wygląda? Brakuje nam klapy, brakuje nam błotników. Ale róbmy, co nam każą. Pojemniczki zamontujmy. Co tutaj mamy? Mapę do kraftowania. To jest fajne, że możemy w dowolnym miejscu kraftować. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck. You should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it.
Jakieś projekty mamy do podniesienia. To ja widzę, że grafika jest trochę taka, trochę bajkowata, więc mimo wszystko i tak ciekawie jest. Może nie aż taka bajkowa, ale taka, nie wiem jak to określić. Dziennik, 30 informacji już mamy do odczytania. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. No i tutaj troszkę się pobawiłem, bo niestety jakbym chciał zamienić low na niski poziom, no to tutaj już się grafika glitchowała, więc ja musiałem to w ten sposób rozwiązać. I myślę, że nieźle. No to i tak możemy powiedzieć, że to są takie kontrolki, które nam świecą w różny sposób. Tylko ten brak jedynie kuje oczy w oczy w tym momencie. Ale myślę, że przymkniemy na to oko. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Mamy wsiąść do auta. Tylko ja bym się wypakował z niektórych rzeczy może. Jakoś to sobie poukładamy może. Mam apteczkę mieć przy sobie? Może nie. Blachy tutaj sobie rzucimy, tu jakieś pojemniki. Paliwo to gdzieś pewnie odsączymy i wrzucimy sobie do bagaja. To sobie tu wrzucimy. Oj. I to jeszcze jakieś filary, o. A skrobaczka nam się przyda. Właśnie, czy możemy coś stworzyć z jakiegoś sprzętu? Silnik z gaźnikiem, o! Moduł udarowy. Brakujące składniki. To będziemy musieli wytworzyć, bo to nam się przyda. I sprzęcik. To możemy już przygotować. Raz i dwa. I niech sobie leży. I jedynie co potrzebujemy, to jeszcze butlę gazową. I to jest sprzęt. To sobie go tutaj ułożymy. I teraz tak, ja mam nagrania 24 minuty, więc myślę, że sobie pojedziemy na jedną akcję. Więc odpalamy auto. Przełączamy biegi na drive i lecimy. Wyruszamy w drogę. No, zobaczymy, co nas tam czeka w tym świecie. Ale już potwierdzaliśmy drogę. Jakieś takie teleporty. Okay, newbie, I'll keep this simple. Don't want to overfine those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away.
to lutujemy. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Skanowanie jakieś? A to co to jest? Transmuter jakiś? Zamienia coś w coś? Okej. Look at you! Out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? Tu nie wejdziemy. Back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Potrzebujemy butlę gazową znaleźć. Może będzie gdzieś w tym miejscu. I pozbierać trochę tego złomu. Ale dźwięki to potrafią być przerażające. Ubrania jakieś. Zalecane narzędzie skrobaczka. Ja skrobaczki nie mam ustawionej. No, tam coś jest i nie mogę tego chwycić. Elektronika. To może za moment. A tutaj co to było? To było chyba do... Nie, młot udarowy potrzebujemy. W temu to już tutaj miałem zgarnięte. No, co zgarnięte? Tę butlę gazową. Więc się zastanawiam, czy ja coś zrobiłem źle, czy po prostu to przeoczyłem. I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. No i tam po prostu przeoczyłem jedną. Chyba to jest ten. Okej. Co my tu... Co to jest? Co my tutaj mamy? Napotkanie anomalii. Transmuter. Tu też jest. Jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie, nam pokazuje.
Chodźmy, może to doniszmy. Mamy 5 plac znaleźć. To zaraz to tylko znajdujemy. Pełny inwentarz. Ale zaraz nam się skrobaczka zniszczy. Myślałem, że jakaś anomalia już tutaj się pojawiła. Tak nam błysnęło. Pozbierajmy. I jeszcze elektronikę bym się dostał tam, bo w sumie te radia, nie radia były, nie? To też byśmy to ogarnęli. O, trochę rzeczy jeszcze tutaj stąd mamy. Więc jeszcze tutaj na chwilę szybko wrócimy. Bo tu były radyjka. A właściwie nie radyjka, a komputery. Laboratoryjne, jakiś odbiorca. Tu pewnie chodziło o jakiś nadajnik czy coś, ten deseń. Wrzućmy to do bagażnika, co zebraliśmy. Notatki będziemy najwyżej czytali w... bezpiecznej strefie. I my chcemy więcej tych, tej plazmy zebrać. Ach, tam jeszcze było oświetlenie do rozbiórki, ale to już trudno. Jest tutaj odgroma plazmy, ale nie będę wyłączał silnika. Tylko po prostu sobie zbiorę i od razu ruszamy. I teraz tak. Tu jest kolejny. 5 sztuk nam potrzeba, więc sobie tak zbierzemy, nie? Wow, bo mnie porazi. Tutaj też sobie pobiegnę i to zbierzemy. Cyk, cyk, cyk. I I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. O, życie nam sporo spadło. Przez tą plazmę. I nie mamy wykonać części zamienne. A to co to jest? Co to takie latające? Oj. Pytanie, czy teraz wejdę do budynku, bo tutaj chciałem coś posprawdzać. Pyrabar? Tak. Znaczy nie pyrabar, a prybar. Czy ja mam jakąś... My, where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem maintenance manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Latarka by nam się jakaś przydała. Co my tu mamy? Pistolet sygnałowy, o! No to już mamy sprawdzone. To mnie tak niepokoi trochę.
ale przerzućmy trochę rzeczy. I stare sygnały też możemy przerzucić. Czy można latarkę wytworzyć? Skrąbaczka, zestawy, drzwi. I jeszcze co? Panel nie, ale zderzak możemy zrobić. To byśmy też go zrobili. No i już ta fura jakoś wygląda, nie? Ale panel też by się przydał jeden. W sumie to nie powinien być się nazywać panel, ale bardziej jakoś inaczej. Co mamy jeszcze? Trochę plazmy. A mi się by naprawdę przydała latarka. No tak w sumie trochę po omacku chodzę i zbieram te rzeczy. Ale nic o latarce nie mówili, że można zrobić albo coś. No to jest bardziej taka seria dodatkowa, gdzie po prostu mi się ta gra spodobała. A co jak dalej z tym zrobimy, to zobaczymy w późniejszym czasie. To byśmy sobie na szybko zgadnęli. Plazmy. Jak w późniejszych etapach będzie ciężej zdobywać te surowce, to lepiej może teraz tak pojeździć i coś pozbierać. Zwłaszcza, że w dalszych częściach gry, z tego co widać po mapie, może być ciężej gdzieś tam dalej. I z tego co oni mówią. O, plazma. Bo na razie to jest bezpiecznie. No w demko tutaj już miałem niebezpiecznie strasznie. Demko to już tutaj jakieś burze, nie burze i gdzieś trzeba było się chować. Oj, nie chciałem wyłączyć silnika. Pojedziemy sobie tutaj na stację benzynową. Tutaj się przejdziemy na pieszo. I ja bym chciał przerzucić rzeczy na początek. Niebezpieczeństwo. Ale wiemy, z czym jest to niebezpieczeństwo. Pod czwóreczkę to wrzucimy. I sobie to zatankujmy. Garnister to też miejmy sobie zatankowany. A ja miałem tutaj jeszcze na pieszo podejść do tego miejsca. A, radiacja tam była. Teraz odszedłem i widać to. I co my tutaj znajdziemy? Śrubki takie tam, czyli takie śmieciowe rzeczy ciągle. A nic specjalnego tutaj nie ma. No, może kapsułki pod ciśnieniem. O, do kibelka można wejść. Dobra, wsiadamy, jedziemy dalej. Zamknij bagaj. Silnik, drive i lecimy. Chcemy go? Chcemy. That radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Wszystko się przyda. Uff. Niebezpieczeństwo na każdym kroku. Tutaj jeszcze coś tam mamy do zgarnięcia. Czym więcej surowca, tym więcej rzeczy później zrobimy, nie? Ale te kukły to są przerażające. Przerzucamy
rzućmy rzeczy. I lepiej stąd jedźmy, bo jak to nas wysadzi gdzieś w powietrze, to nie będzie za fajnie. A, widzę, że w paru miejscach jest to. Czy ja coś mam z lewą oponą przednią? Ale gra zapowiada się ciekawie. Póki mamy czas, póki nic tutaj nam jeszcze nie grozi, to sobie to ogarnijmy. Będzie trzeba naprawiać w razie co nasze auto. W dobre miejsce jedziemy? Dobre. Status, części samochodowe. Flaka złapaliśmy. O kurcze. Przydałoby się wymienić, mówicie. Czy skrzynię mogę? Chyba nie mogę w skrzyni. Albo nie. Czy ja jestem w stanie wejść do tego budynku? Chyba tylko szafki możemy przeszukać w okolicy. Ile tu śmieci ładnych. Co to jest? Żarówka. No, to coś lepszego znaleźliśmy. Garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Jakieś kotwice są, tak? Przynajmniej tak nam się podłączyła AI. Są kotwice i mówmy, że to będą kotwice do urządzenia klim. Jedno jest w prawo, tu jest jakieś fajne duże. Pytanie, czy większe znaczy więcej da nam, ale nie będzie niebezpieczniej? Kurczę, z tym flakiem trochę tak niefajnie. Ale nie chcę mi się tutaj opony wymieniać, ani jej naprawiać. Aj, tu już były części. Hey, Hoppy, like... Look, I keep thinking, the way you're helping our friend here right now seems positively helpful. I... Seems like me. You're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until... Those anchors may look like glowing balls of magic, but it's limb tech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face recently. Ooh. Co ja mam teraz zrobić? Jak to mnie tak wybuchnęło? A
Aktywuj awaryjny teleporter. Pojazd zmieniający pozycję. Okej. Drive. Ale tu mamy jakiś domek, to byśmy mogli sobie go zlutować też. O ile się da do niego wejść, da się. Mamy żarówkę, to może będzie można stworzyć w końcu latarkę, jak dojedziemy do jakiegoś kolejnego miejsca. Tam się wszystko dzieje, nie? Komoda. A my chyba jesteśmy w promieniowaniu, tak, 2,5. Więc jedźmy lepiej stąd. Bo życie jest nam miłe jeszcze. Wiecie co, ja może nie będę podjeżdżał zbyt blisko. Bo jak nam znowu w auto gdzieś w górę wysadzi, to nie będzie za fajnie. No właśnie. Zabierzmy tego. Zabierzmy tą kotwicę. Ale creepy są te manekiny. Device is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage, but it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that far. You see that glowing pillar into the sky? Drive into it. Yes, it looks like hard death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Ja myślę, że jesteśmy gotowi. Mamy pozbierane, co byśmy chcieli. I na tym... ale nas to rzuciło. Pewnie po prostu tego flaczka z prawej strony. Miałem w ten słup światło wjechać. Będzie trzeba to koniecznie naprawić. Czy my wyjechaliśmy z tamtego pomieszczenia? Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie, but it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? I mamy wytworzyć antenę, tak? Bierzemy do rąk i lecimy na dach. Kurczę, fajnie się przygra, jak jest taka gra właśnie po polsku. Dużo przyjemniej, mimo że to jest tłumaczenie AI, mimo że coś tam nie było przetłumaczone poprawnie, bo mieliśmy komunikat. Właściwie to w tłumaczeniu został dodany komunikat, że jest... Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Że jest narzędzie gotowe do tłumaczenia. Tu jeszcze nie mamy kodu. Mamy jakąś technologię, tak? Handbrake'a.
wyposaż. Jak to wziąć do łapek? Może zróbmy to inaczej. Twórzmy bagaj. Przerzućmy te rzeczy. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Do przenoszenia itemków, tak? And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. Tani wyposażone źródło światła. A, tu mamy jednak światełko. Blachę też tu przerzucimy. MRE to jest posiłek gotowy do spożycia. Czyli też odnawia życie. I ja mam dostęp do szafki, tak? Gdzie mogę te rzeczy zostawić. Czy jest tutaj jak go wyposażyć? A, prawym przyciskiem? Nie. Organizuj przekazanie materiałów. Bo ja bym chciał od razu do rąk, ale chyba nie możemy stąd od razu do rąk. I tak na koniec odcinka byśmy trochę go naprawili. Co my tutaj mamy? To niech zostanie. Bumperka mamy. Odkurzacz. O, pięknie. Przyda się nam. I jakieś nowe narzędzia też sobie byśmy mogli zrobić. Ale zaraz sobie ponaprawiamy auto bardziej. I w sumie możemy tak popatrzeć. W sumie łatwiej będzie, nie? No tutaj więcej takich rzeczy uszkodzonych jest. Czym to mamy naprawić? Zestaw uszczelniania. I ten zestaw uszczelniania byśmy mogli sobie też rzucić do bagażnika. W razie jak flaczka złapiemy na następne odcinki. I co ja chciałem? Ja chciałem reflektor jeden zrobić. Zestaw uszczelni zróbmy. Reflektor jeden. Teraz tak. Zestaw uszczelniania. A, to w ten sposób działa. Reflektor jeszcze mieliśmy do wsadzenia. Śmiesznie tak wyglądają dwa różne. To nam się odnowiło? Widzimy się za moment. Podoba mi się to, że kraftujemy, to nie musimy mieć przedmiotów przy sobie, tylko wystarczy, że mamy je w skrytce rzucone. A dalszą część gry zrobimy w kolejnym odcinku. Ja tutaj sobie przygotowuję już rzeczy, żeby wsiąść po prostu do auta i pojechać w podróż. Więc mamy po prostu tutaj wszystkie rzeczy najbardziej potrzebne, czyli jakieś naprawiacze, jakieś uszczelniacze, więc może masy przygotuję sobie do zrobienia. O. I myślę, że z takim arsenałem myślę, że będzie już warto jeździć. No i też trochę miejsca, żeby surowce rzucać. To nam się niedługo zużyje, więc dorzucimy sobie nowy sprzęt. I może jedynie jeszcze nie mam przepisu na... Nie mam przepisu. Na odkurzacz, więc myślę, że dalsze rzeczy zrobiłem w kolejnej części odcinka, znaczy na odcinku. A tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę w grę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka i do następnego odcinka. Hej, hej!